można próbować zmieniać świat albo przewrócić do góry nogami to, co w nas było odwrotnie. W momencie, w którym dociera do mnie, że moje życie wypłynęło z obszaru braku i w nim się obracało, to mogę dostrzec, że te wszystkie moje myśli, mnóstwo moich myśli, mnóstwo moich uczuć, odczuć, emocji, zachowań, wzorców postępowania, sposobów postępowania, sposobów konstruowania rzeczywistości, cała taka historia, cała ta narracja, jaka we mnie się działa, zadziewała, ona wypływała z pozycji braku czegoś. W momencie, w którym to dostrzegam, mogę puścić całą narrację. Ona zaczyna być widziana, ona jest widoczna. Całe strategie radzenia sobie z brakiem, bo tak naprawdę moje życie było głównie strategią radzenia sobie z brakiem. I kiedy to zaczyna być widziane, to można przestać radzić sobie z brakiem, można puścić całą strategię radzenia sobie z brakiem. Razem z brakiem, razem z poczuciem braku odchodzi cała strategia radzenia sobie z brakiem. To dosłownie zaczyna być widziane, zaczyna się odklejać. I jedyne, co mogę zrobić, to pozwolić temu odpłynąć ode mnie. A kim będę potem? Kim się staje, gdy odchodzi ten brak, gdy odchodzą strategie radzenia sobie z brakiem? Staje się istotą, która jest tym, kim jest. Ale najważniejsze, żeby zobaczyć, że gdy wychodzimy z miejsca braku, gdy rodzimy się z miejsca braku, gdy potem całe życie próbujemy sobie poradzić z tym brakiem, to najprostszym sposobem zmiany jest puszczenie braku i puszczenie wszelkich strategii radzenia sobie z brakiem. I wtedy zostajemy z czymś zupełnie innym, z rzeczywistością taką, jaka jest, w której w dużym stopniu można otworzyć ramiona i pozwolić sobie przyjąć spełnienie. Bo tak samo jak zaczęłam się z braku, tak mogę teraz zacząć się ze spełnienia. A może wcale nie chodzi w życiu o to, by nieustannie gdzieś wędrować i zdobywać, walczyć o coś. A może wystarczy tylko pozwolić sobie przyjąć spełnienie. Bo kiedy jestem spełniona, kiedy coś jest, to wtedy wygasza się wiele rzeczy we mnie. Wiele myśli, emocji, szlaków reagowania, wiele problemów tak naprawdę tworzymy sobie tylko w naszych głowach. W momencie, gdy nam czegoś brakuje, to wtedy tworzymy całe światy, całe narracje na temat tego, jak nam czegoś brakuje i kim jesteśmy w tej sytuacji. Mnóstwo projekcji, ocen, interpretacji i tak dalej, ale kiedy to się wygasza, to można zobaczyć genialność wykonania innego ruchu, pozwolenia sobie przyjęcia swojego spełnienia na start. To jest tak, jak wygasić pewną narrację. A bez tej narracji jesteśmy trochę inaczej. To jest jak odwrócić życie do góry nogami, ale w sobie. I to jest jak przyjąć do wiadomości, czy przyjąć w swoim życiu, przyjąć do siebie, otworzyć ramiona na zupełnie inne scenariusze, zupełnie inne rozwiązania. Takie, które w mentalności braku nie mogły nawet
nie mogły znaleźć w ogóle dostępu, nie były nam dostępne. Ale w mentalności takiego obfitości spełnienia może są zupełnie normalne, zwyczajne. I to, co wydawało nam się często wielkim osiągnięciem, to, w co inwestowaliśmy energię, to, do czego dążyliśmy, może być zwyczajną częścią życia, czymś normalnym, zwyczajnym, żadnym osiągnięciem. Natomiast staje się to bazą, podstawą do pójścia w życie i spojrzenia na to wszystko zupełnie inaczej i stanięcia do tego wszystkiego zupełnie inaczej.